Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Jestem dzisiaj nad jeziorem Firlej. Ze mną jest Łukasz, detektorysta Japa. Jesteśmy dzisiaj z dwoma tereskami, ale to nie są dziewczyny, tylko x-tereczki. I idziemy sobie na plażę coś poszukać. Jesteśmy już nad jeziorkiem i zaczynamy poszukiwania. W zestawie z X-terką mam dzisiaj słuchawki MineLabowe ML85, kompatybilne z X-terą Pro, Equinoxem 700 i Equinoxem 900. Program, na jakim dzisiaj zaczynam poszukiwania, jest to program Pole 2, częstotliwość 15 kHz. Czułość 25. Jest i pierwszy fancik dzisiaj, taki złoty kapselek. Teraz taki stary kapsel wyszedł. Jest druga zrywka już dzisiaj. Pogoda piękna. Ludzi nie za dużo. Tylko Japa tam coś szuka. Jest i piękny polmosik. Wyszedł z głębokości 20 cm. Dalej wychodzą same kapselki i zrywki. I trafiła się pierwsza moneta dzisiaj. 10 groszy, ale stan bardzo słaby tej monetki. Współczesny oczywiście. Trafiłem w końcu grubszy pieniądz, czyli 20 groszy współczesne. Ale ładnie, ładnie dzwoniła ta monetka. I jest kolejny kapselek. Mam kolejną monetę. Ponownie wyszło 20 groszy. A obok widzę leży jakiś kapsel Somersby. Sporo dzisiaj kapsli. Łukasz to nawet kłódkę jakoś znalazł. Znalazł z lat 90. O, meszki już są. Jest i kolejna moneta. To chyba będzie jeden grosz współczesny. Czyli przyszedł grosik i znalazł grosik. Tylko ten jest trochę taki poczarniały już. I mam kolejną monetę. Tym razem wyszły 2 grosze współczesne. Ale przynajmniej coś się dzieje. Lepsze takie grosiki jak wcale. I na oko też można znaleźć monetę. Teraz wyszło chyba 5 groszy współczesne, ale komary. Jest kolejna moneta. Tym razem takie poczarniałe, 10 groszy. A tam przy wodzie Łukasz sobie macha z nowym swoim psem. No, ja trochę drobniaków znalazłem, a Łukasz znalazł psa. I też jest fajnie. Jesteś zadowolony z psa, Łukasz? Zajebisty. No. Tylko za bardzo, za głośno krzyczy. No, szczeka trochę. I w dalszym ciągu wychodzą kapsle. Powolutku.
Zaczyna się ciemno robić. Słoneczko już się schowało za horyzontem. Mam kolejną monetkę. Ponownie 10 groszy wyszło. Powiem wam, że fajne to podświetlanie na czerwono jest. Mega. To jest pierwszy stopień najmocniejszy. Drugi jest bardzo taki delikatny, ale w ciemną noc będzie idealny, bo teraz już wszystko widać. No, tego właśnie brakowało w 800 mojej, którą miałem. A tymczasem tak wygląda jezioro Firlej po zachodzie słońca. Za chwilę będzie ciemno. Tylko my z Łukaszem tutaj zostaliśmy na plaży i szukamy sobie dalej jakichś fancików. Powiem wam, że ta latareczka bardzo fajnie daje sobie radę, a to światełko czerwone to kozacko wygląda. Nie dość, że w oczy nie razi, to jeszcze super wygląda. No, latareczka też idealnie świeci nam na ceweczkę. I nawet po ciemku w jakiegoś badyla nie uderzymy. Powolutku będziemy kończyć. Łukasz tam pod latarnią nagrywa podsumowanie. Ja podsumowanie nagram jutro przy śmietnikach, już na własnym podwórku. I tym akcentem będę się powoli z wami żegnał. Z X4-eczką w nocy nad jeziorem. Zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. Jest poranek 1 czerwca 2023 roku. Po wczorajszych poszukiwaniach tyle zostało nam kapselków, zrywek i jakiś folijek. No to jest urobek, nie za dużo. Na paliwo nam się nie zwróciło, ale tak czy tak trochę pokopaliśmy. Wykrywacze potestowane zostały na plaży. Niektóre obiekty były nawet dosyć głęboko. Jak widzicie, niektóre kapsy są dosyć stare, więc widocznie poszukiwacze na tamtej plaży, na Firleju, omijają takie sygnały. Nie kopią, pewnie dyskryminację mają. No ale przez to mogą pominąć jakieś inne ciekawe obiekty, które na przykład taki kapsel może maskować. Więc my kopaliśmy wszystko, niektóre były tak z 20-30 cm wyciągane z tej plaży. Widać po stanie korozji na tych niektórych kapselkach właśnie. No i taki to był pierwszy wypad w teren. Kolejny możliwe, że w przyszłym tygodniu już będzie na plaży. A jak będzie cieplej, to nawet popływam z X4-ką. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do was. Cześć!